Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Isaaca. I dzisiaj zagramy sobie Mei alternatywną, którą graliśmy na Steamie. Boże, Steamie, na streamie i mi się tak bardzo spodobała. Mei to jest, mówię, najpopularniejsza postać z modów, jaka kiedykolwiek była w Isaacu chyba. Zawsze jest numer jeden w najpopularniejszych modach, zaraz za tym modem, który opisuje jej temy. I twórca tego moda, dodającego Mei, również stworzył jej wersję alternatywną. Nawet nie wiedziałem, że można teraz robić alternatywne wersje postaci z modów. Bardzo fajnie. No i mówię, graliśmy ją sobie na streamie. Boże, czemu chcę mówić Steam? Graliśmy ją sobie na streamie ostatnio chyba w niedzielę. I sami widzicie, jak działa. Możemy sobie strzelać za jej pomocą, za pomocą tego celownika. W tym miejscu najwięcej pada kropli deszczu. Ale te krople deszczu również padają losowo po całym pokoju. Równie możemy użyć naszego przedmiotu aktywnego. I teraz ten deszcz, no już zdecydowanie częściej pada po całym pokoju. O kurde, i nawet pioruny tutaj lecą jakieś. A ja wcześniej miałem technologię, myślałem, że to od tego. No sądzę, że i trochę i od tego, i od tego. O, no i ciekawe, technika Ludowika. Aha, to super działa, super synergia, super partia, ale gówno. No nic, no nic, idziemy dalej. Jedną rzecz zauważyłem. Nagrywam ostatnio w 120 FPS-ach, żeby te odcinki były bardzo płynne. I rzeczywiście one są niesamowicie płynne ostatnio. Ale odkąd zainstalowałem parę modów, no znowu ten Isaac trochę przycina. Nawet przy 120 FPS-ach, przy takim nagrywaniu, po prostu gra nie chodzi tak szybko. No, no wydaje mi się, że to jest po prostu wina gry. No, wina tego silnika, jak to jest zrobione, napisane. Gdy gramy na takich postaciach z modów jak na przykład ta Mei, zawsze te lekkie przycinki po prostu w tej grze były, są i będą. Tak mi się po prostu wydaje. A tymczasem idziemy na walkę z bossem. Ale szkoda tego Ludowiku, jakby chociaż jakąś statystykę nam zwiększył. Bo naprawdę jest masa itemów, które ma fajną synergię z tymi pociskami od Mei. Zresztą no kurde, my mieliśmy The Infinity nowe. The Infinity teraz zmienili, może być każdą kostką naraz, co jest dla mnie chyba najlepszy item aktywny w grze w tym momencie. Używaliśmy cały czas D4 na streamie, żeby zmieniać te nasze itemy. I rzeczywiście, całkiem fajne synergie z tą Mei mieliśmy. W pewnym momencie mieliśmy nawet nieskończone tirsy. Nie wiedziałem, że coś takiego może być, ale na statystyce tirsów po lewo miałem po prostu undefined. No, zresztą nawet było widać, te pociski leciały po prostu jak szalone. Ciekawa sprawa, no mówię, jak nie widzieliście streama, to jest zapis oczywiście. Co to za dźwięk był? Jakiś dźwięk mój? Bo jakieś nowe mody z Rywkiem zainstalowałem, co jest grane w ogóle. Muszę zainstalować tego moda, że Isaac robi pokchampa, jak dobry item znajdzie, bo to jest fajna sprawa. No nic, a tymczasem lecimy sobie dalej. Ani nawet jednego kluczyka nie mam, żeby wejść do treasure roomu. Co za kaszana, no nic, idziemy. Co się nagrywa? Nagrywa się, bardzo dobrze. A wam, kochani widzowie, przypominam, że jak lubicie odcinki z Isaaca, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, jak nie subskrybujecie jeszcze. Zapraszam serdecznie i miłego dnia życzę i smacznego. I lecimy szukać tego kluczyka, bo no nie chciałbym treasure roomów omijać. Statapy z walk z bossem są spoko, ale rzeczywiście, no w treasure roomie są itemy, z których mogę dostać jakieś fajne synergie. I na tym mi chyba zależy najbardziej. Nie będę tak samo szedł na Devil Roomy, bo nie mamy tą postacią Soul Heartów i trochę mogę być, może być przypał. Gdzie jest Secret Room? Kurde. Chociaż, dobre, dobre. Nieważne. Idziemy sobie do Boss Challenge Roomu, bo będzie tam dodatkowy item. Nawet nieźle. O właśnie, i kluczek teraz mam i darmowe wejście i do Treasure Roomu, i do Boss Challenge Roomu. Super sprawa. Dobra, wracamy się do Treasure Roomu. Zaraz za pomocą bomby do Boss Challenge Roomu wejdziemy. O, Curse of the Blind. To trochę słabo, szczerze mówiąc. No nic, no nic. No to może nawet i dobrze, bo i tak na tym piętrze mówię. Mitra, czemu to jest po polsku? Co jest grane? Wyłączałem tego moda. Za każdym razem chyba jak mod dostaje aktualizację, to się sam z siebie włącza. Śrubka, niech będzie. Muszę odinstalować chyba tego moda, a nie tylko wyłączyć, żeby on mi rzeczywiście nie działał. O, telefon mi się zresetował, nie wiem dlaczego, nie wiem czy słychać jakieś tam dźwięki z niego. Mam nadzieję, że nie, jak słyszeliście to serdecznie przepraszam. Kiedyś powiem wam, że byłem takim strasznie smartfonowym geekiem i naprawdę ja śledziłem wszystkie telefony, jakie wychodziły, jak Mobzilla robił Paweł Warzecha. Serdecznie polecam kanał Mobzilla, bardzo fajny
bardzo fajne recenzje smartfonów. Oglądam go od czasów pierwszych recenzji tych Galaxy S1 jeszcze. Pamiętam, jak wyszła recenzja Galaxy S1, Galaxy S wtedy po prostu, to jakoś wtedy go zacząłem oglądać. Potem jeszcze jakiś był inny kanał, ISTV, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale naprawdę bardzo lubiłem i lubię do dzisiaj go oglądać. I mówię, kiedyś byłem takim smartfonowym geekiem niesamowitym. Znałem każdy smartfon na rynku, wszyscy znajomi się mnie pytali, jaki smartfon dobrać. Teraz mam tego Galaxy S10 już jakiś czas i go w ogóle nie aktualizuję. Teraz się wziąłem za tę aktualizację dopiero. Deser. No, może być, może być. Idziemy na piętro alternatywne? Ja bym poszedł. Dostaniemy dodatkowy item z walki z bossem, a na nie... A! Nie mam kluczyka. To jednak nie pójdę. Idziemy na kolejne piętro. Co mówiłem? Mówię, tego Galaxy S10 mam i tak mam gdzieś w ogóle jakiekolwiek aktualizacje. Ja tym telefonem dzwonię, czasem zrobię zdjęcie i przeglądam wiadomości. Naprawdę, jakbym miał zamiast niego jakiegoś Xiaomi, to bym chyba się z niego bardziej cieszył, bo by mi dłużej na baterii trzymał. Ten S10 na Exynosie, jak włączę tylko LTE i GPS, to bateria mu spada. No nigdy nie miałem telefonu z tak słabą baterią. Naprawdę, nigdy w życiu nie miałem telefonu z tak słabą baterią. Tak mnie to denerwuje. A akurat dzisiaj wybieraliśmy telefon dla mamy mojej narzeczonej, bo... No potrzebuje nowej, bo jest mega stary, już ma tego Huawei P8 Lite, kiedy on wyszedł 6 lat temu. Przetyrany strasznie, bateria mu nic nie trzyma. I patrzyłem te tanie smartfony, kurde, za 700 jakieś Xiaomi są zarąbiste z baterią 6000 mAh. No normalnie się zastanawiam, czy to nie byłby dla mnie lepszy telefon. I nawet ma wyjście headphone jack. Ja potrzebuję tego, ja nadal jestem osobą, która nie chce przejść na Bluetooth. Znaczy mogłaby, ale po co? Po co? Jak mam tyle sprzętu na jacka, po co sobie dodatkowe koszty robić i przechodzić ze wszystkim na Bluetooth. No, a tymczasem idziemy sobie dalej, bo się rozgadałem o smartfonikach. Całkiem fajny item. Po bufie to już jest naprawdę bardzo dobry item. Woda święcona. I nawet na mainie jest taki straszny, bo na tej... O! Tears down, lock up. To tak powiem, że nie za bardzo worth it. Dobra, idziemy jeszcze do sklepu na tym piętrze, bo pieniążki mamy w końcu. I klucze mamy, jak nigdy. Coś ostatnio mam strasznie problem z kluczami, jak gram, jakoś nie wiem, nie mogę wejść do tych pokoi specjalnych. A ciebie bym wysadził, ale nie mam bomby. No nic, idziemy szukać treasure roomu. Fajna jest ta May, o kurde, jeszcze Black Arctic. Fajna jest ta May, bo bardzo łatwo rozwala wszystkie kupy. Mega często bije za małe obrażenia, ale no mówię, mega łatwo może rozwalać te wszystkie kupy, ogniska na mapie i tak dalej, i tak dalej. O, i nie mogę użyć przedmiotu aktywnego. Dlaczego? Nie używałem go. A chyba ta mucha jakaś mnie trafiła, która zabrała mi ładunek po prostu. Na tej mojej alternatywnej, no od razu jestem w stanie zauważyć to, że itemy, które się ładują, są bardzo słabe. I poprzez itemy, które się ładują, mam na myśli, no nie wiem, małego Brimstone'a na przykład. Bo on sobie lata za nami i trzeba rzeczywiście non-stop strzelać, żeby on się ładował. Czyli ja bym non-stop ten celownik mój w prawo ciągnął. Oczywiście on ma też ograniczony zasięg, więc tam daleko jakoś mi nie ucieknie, ale no... Raczej staram się nim cały czas sterować tak, aby był nad przeciwnikiem. I szczególnie na padzie, jak steruję tym joystickiem, a nie na strzałkach. No, mega to jest trudne po prostu naładować jakikolwiek item w tym momencie. No nic, no nic. Idziemy dalej. Idziemy do treasure roomu. Boże, treasure roomu. Do sklepu. O, i kolejny kluczek. Bardzo fajnie. Mr. Me. A to bym wziął i nawet poszedłbym tak to na te. Poszedłbym na... Devil Room. No kurde, jak się teraz trafi Devil Room, to idziemy. Za darmo item zgarniam Mr. Me. Znaczy zgarniam za darmo, no... 40-40, 50-50 jest. Także zobaczymy, jak wyjdzie. Jest może Secret Room? Jest tu Secret Room. Do Secret Room teraz ja chcę wchodzić, kurde no. Ja w ostatnim Secret Roomie właśnie na streamie znalazłem to The Infinity. Kiedyś The Infinity to co ładunek, znaczy co użycie, zmieniało nam po prostu kostkę jaką było. Teraz rzeczywiście to The Infinity to każda kostka naraz. Możemy normalnie zmieniać jaką kostką The Infinity będzie, co jest niesamowite dla mnie. Jakiś rzeczywiście jest inny dźwięk, jak trzymam obrażenia. Jakiegoś moda znowu ściągnąłem na rywka.
moda na rywka Mega Szatana ściągnąłem. Być może ten mod zmienił dźwięk przy otrzymaniu obrażeń. Mogłoby było być ale gówno, albo to było nie do uniknięcia, widzowie. O, to są takie klasyki, można by powiedzieć. A tu mi nadal się będą kolce pojawiały. Dobra, luźno. Mr. Me, czy możesz mi otworzyć tutaj przejście? Byłoby bardzo miło. Możesz, ale ty jesteś super. I 300 harty. Nie, no to aż teraz żałuję, że dostanę Angel Roomy, bo w Devil Roomach fajniejsze itemy są. Takie itemy jak na przykład Trisagion z nim nie działają. No, bo nie mają za bardzo jak działać. Więc, znaczy Trisagion nie działa, Obamium, czy jak tam się nazywało. Jak się ten item nazywał? Ale beznadzieja, że tu nie mogę dotrzeć do tego. I teraz dwóch bomb potrzebuję. Ale pokoje, no dajcie spokój. Ale bomb tutaj potrzebuję. Pyro, jak chcę dostać. Mówię, bardzo dużo itemów z Angel Room nie działa. Bo też szliśmy na Angel Roomy na streamie. Miałem dosyć sporo tych itemów i synergii za dużo nie miały. Trisagion nie miał. Obamium to było co? Ten pryzmat taki. Angelic Prism. O, ten item też nie działał. Z tego co pamiętam, jedynie nasze familiary, które przez niego strzelały, rzeczywiście miały te pociski powielone. Pierwszy raz widzę tę maszynę, gramy na tym. Oczywiście, że tak. Crane Machine, ale to jest słabe. Oczywiście, to zawsze nie działa. To jest oszustwo, to jest największy skam. Na tym nigdy nie wpłacajcie pieniędzy. To nigdy nie działa, nie polecam tego. O Jezu, ale to źle ktoś wyciął. To nic nie słychać, jakiejś strasznej jakości to jest. Co tu mamy? Poluzowanie, może być. Zesraliśmy się pod siebie. Idę po kolejną bombkę. I podwójnych Kersrumów i tak jakoś specjalnie nie chcę, więc nie będę tamtego itemu brał. Rozwalimy sobie kamień z X-em i... No nie wiem, Mr. Me użyje, żeby może wziąć te Soul Hearty za szczelinami. Bo wydaje mi się, że Mr. Me mi te znajdźki może przynieść. Ale mogę się też mylić, bo szczerze mówiąc... Dosyć rzadko używam Mr. Me, nie? To jest taki dobry item, a naprawdę... No nie, to jest strasznie wycięte, to proszę usunąć twórca moda, który zrobił tego moda. Nic nie słychać, złej jakości to jest. Nie polecam. Idziemy dalej. Czy możesz wziąć mi tego Soulhearta, kochaniutki? Możesz, oczywiście, ale ty super jesteś. Mówię, Mr. Me bardzo fajny item, a bardzo rzadko go używam. I na pewno bombę jeszcze muszę jedną zgarnąć zza ściany. Bardziej nawet jak Soulhearta, bo bomba mi pozwoli wejść do Crawl Space. A teraz te Crawl Space to są porąbane. No przecież na ostatnim streamie tak samo w Crawl Space trafiło mi się przejście do Error Roomu. No pierwszy raz coś takiego widziałem. Przejście do Error Roomu w Crawl Space, no. Dajcie spokój. No i trochę tych itemów tam rzeczywiście zawsze do wzięcia jest, nie? Czynicie większym, nic strasznego tak naprawdę. No, powiększa nam się tekstura, ale hitboxy zostają takie same, więc luźno. Czy chcę iść do Curse Roomu? Kurde, mam sporo zdrowia, aż trochę mnie ten Curse Room kręci. Co to jest? Mom's Lock, a piece of her love. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia co to jest za trinket. Odpalmy sobie stronę Platinum Gada. Repentance, Mom's Lock. Dobra, mamy. Ma dużą szansę na danie ci efektu losowego i temu mamy co pokój. To mogę mieć mob snipe'a? To by było spoko. Spora szansa, no czyli zgaduję, że co trzeci pokój średnio powinniśmy jakiś losowy item mamy mieć. Jeżeli mogę dostać mob snipe i akurat się trafi na walce z bossem, to całkiem śmiesznie. Ciekawe, czy mam snipe ma jakąś fajną synergię w ogóle z tą May, ale to jest na tyle taki, wiecie, popularny item, że aż dziwne by było, jakby nie było tego. Tam jest item! Ej, zaczekajcie, bo nawet nie widziałem, tam jest item gdzieś schowany. Ale jajca. Gdzie tu jest ten item? A, dobra, to dobry item. Nie, to wolę chyba bombę już wziąć i pójść sobie do Crawl Space, niż zgarnąć Butterbina, także no. Idziemy po bombkę. I lecimy do Crawl Space, tak jak mówiłem. Do sklepu sobie może jeszcze wejdę, bo w sklepie możemy kupić baterię i może kolejnego Soulhearta sobie zgarnę po prostu za szczeliny. Co tu mamy ciekawego? Ej, Mr. Mimi może wziąć ten item. W końcu mogę wziąć ten item. No nie, no, takie dobre itemy posypało tutaj, że ho ho.
Na pewno nie będę brał Isaac's Heart, bo to jest porażka po prostu, a nie przedmiot. No nic, naładuję sobie jeszcze raz item aktywny i tym razem już z ładunkiem przejdę sobie do walki z bossem. Chociaż na Angel Roomie to mi jest niepotrzebny ładunek z Mr. Me. No tu fajnie, że dostaliśmy kolejny. Palec u stopy mnie boli. Tyle zrozumiałem z tego. Ale to bardzo dziwna jakość jest i bardzo trudno to zrozumieć. Coś jest nie tak tutaj. Isaac powinien po prostu się chyba drzeć standardowo, już lepiej niż tak. Ale doceniam chęci. Doceniam dobre chęci. Lubię mimo wszystko, jak robicie te mody ze mną. Śmiesznie. Dobra, idziemy do... idziemy po część przemiany... w Bookworma. Poradnik do skakania, nic ciekawego. Chociaż nie, no co wy gadacie, czekajcie. Biorę sobie How to Jump. I zgarniamy itemki. Tam są dwa Eternal Hearty. Dwa Eternal Hearty mi dadzą Soul Heart tutaj. Jeszcze bombę za darmo zgarnę, ale super tu się trafiło to akurat. Tylko o, muszę sobie tu przeskoczyć. I czemu dostałem? Nie mam pojęcia, czemu dostałem damage upa, ale okej. To jest nieprzydatny trinket. Ten trinket zwiększa tirsy naszym familiarom. A ja familiarów żadnych nie mam. Więc olać ten item. Idziemy sobie po Mr. Me. Ja go sobie naładuję. Nie wiem po co tak naprawdę. Na tym piętrze chyba już niepotrzebny mi jest Mr. Me. Ale zaraz, czy on może mi otworzyć przejście do Boss Challenge Roomu? To by było spoko. Jakby mi mógł otworzyć przejście do Boss Challenge Roomu, to by było super. Dodatkowe znajdźki, więc nic strasznego. Pójdę do sklepu. Pójdę do sklepu, bo rzeczywiście, jak będzie bateria i to jest w stanie mi otworzyć przejście do Boss Challenge Roomu, to byłoby ekstra. No poza tym tamten item był w Crawl Space do wzięcia, ale akurat ten item jest taki... nijaki, więc no nie za bardzo mi jest przydatny. Jeżeli dobrze kojarzę, on tam przywołuje takich małych ajzaczków, gdy otrzymam już obrażenia. Serio, grit, ale gówno. Nie, no dajcie spokój. No solharcik, no niby może być, ale i tak mam max zdrowia, więc co to za różnica dla mnie. Kurde no, nie będę miał ładunku, ale słabo. Chyba, że w Secret Roomie będzie jakiś przeciwnik. Zaczekajcie, poszukamy jeszcze Secret Roomu. Chyba, że walka z aniołem mi da ładunek, jeżeli się trafi Angel Room. Zaryzykuję stwierdzenie, że to da. Ej, mam Pudziana, czemu Pudzian nie jest? Dobra, jest. Polska górą, tak jest. Pudzian Bambino. Czekajcie, ja muszę dać troszkę więcej pobić. Czy będzie to być... Chyba no, tylko... Nic nie dało, tak się nie robi. Nie, no nie wiem. Ja jestem po prostu... Nie mogę nic powiedzieć, zabrakło mi aż słów na to, jak piękny jest ten mod. Ale beznadziejne itemy lecą tak w ogóle. O Jezu, Polska górą, mamy to. Tylko szkoda, myślałem, że tekstura jest zmieniona. O Boże święty, dobra, gdzie tu może być Secret Room? Tu chyba nie może, no, tu nie może być Secret Room. Tu po prawo? Tu też nie może. Tu też nie może być Secret Room, co wy gadacie? Pod Treasure Roomem bym zgadywał Secret Room, tak to. Polska górą. O Jezu. Nie ma, okej. To mi się tu robi niefajnie. Tu może być Secret Room. Ostatnie wszystkie bomby zużyję. No i nie wiem, tu po prawo albo tu pode mną. Ale gówno. Strzelałbym, że... No nigdzie bym nie strzelał, nie mam pojęcia, gdzie może być ten Secret Room. Na prawo od Arcade Roomu. O, na prawo od Arcade Roomu. To jest chyba jeszcze jedyna taka dobra opcja. I mówię, musiałby tam być przeciwnik, żebym dostał ładunek na Mr. Me. I jeżeli okazuje się, że jednak Mr. Me daje możliwość przejścia do Boss Challenge Roomu, to jest genialny item. No nie ma przeciwników, ale słabo. Kurde bela. Że też o tym wcześniej nie pomyślałem. Dobra, całe piętro, no nie biorę itemów z
Crawl Space'a. Nic na tym piętrze już niestety nie zrobię. Max zdrowia mam i też nic z tym nie zrobię. Słabo. Idziemy na kolejne piętro. Polska górą, Polish Mountain, tak jest. Ale jak go ściągałem, to miał teksturę jeszcze pudziana na buzi, no. Myślałem, że będzie miał jednak zmienione trochę tę teksturę. Ale wydaje mi się, że same okrzyki już i tak mnie zadowoliły. Mam nadzieję, że to jakiś mega głośny nie było, bo u mnie na słuchawkach to on tam darł mordę niesamowicie. Pan Mariusz Pudzianowski, jeden z wielkich Polaków. No wydaje mi się, że rzeczywiście Pudzian to Makłowicz, Adam Małysz, Robert Kubica, Piotr Frączewski, Krawczyk. Kto taki jeszcze mógłby być do gali wielkich Polaków dany? No papież. Nie mam pojęcia, kto tam jeszcze, ale to są takie, wiecie, jak jest ten memik. Po prostu ze wszystkim, co polskie, to zawsze te twarze mi się po prostu przewijają przez to zdjęcie, jak tak różne wersje tego memika widziałem. Dobra, mamy kluczyk z ładunkiem dodatkowym, bardzo fajnie. Troszkę mi tu zaczyna brakować obrażeń. Jak na razie ja dostałem tylko jednego Tirzapa, więc... No rzeczywiście te itemy, jakie mamy, powiem wam, że kiepskawe. To Ludovico nie działa, bo też to nie za bardzo miało jakby działać. Chociaż ten pocisk dodatkowy taki mogłoby mimo wszystko pojawić. Kolejne coiny, kolejny kluczyk, więc spoko, możemy sobie pójść do sklepu, coś tam ogarnąć. Mam też całkiem sporo zdrowia, więc to mówię, jakoś się specjalnie nie martwię o to, że tam, nie wiem, umrę niedługo. Ale parę dobrych itemów mógłbym dostać. A ja mam tyle solhartów, bo ja mitry mam w ogóle, to jest świetny item. Przejście do... oczywiście, że nie. Ale Kaszana, miałem nadzieję na przejście do Angel Roomu. Chociaż i tak mam Angel Room na 100% na tym piętrze, więc dużo by mi to nie dało. To by nic nie dało, no to by nic nie dało. Niestety. Które to jest piętro? Mroczna Otchłań 1. Okej, no czyli tutaj jeszcze walki z matką nie mamy. Na luzaczku sobie możemy iść dalej. Nie, no to jest jakiś... aż jak przez jakiś syntezator ten mój dźwięk. Ten mój tekst jest przepuszczony. Strasznie dziwnie to brzmi. Może mi się uda pójść na Mega Szatana, ale jak na razie, kurde, ominąłem pierwszy Devil Room. Nawet Angel Roomu nie dostałem przez kolejne dwa piętra. Jaki to jest niefart dzisiaj tutaj. Niesamowity. Ciekawe, czy Mister mi też może otwierać przejścia do Secret Roomów. Tego też nie wiem. No mówię, to jest item, którego tak rzadko używałem. Jedynie jak miałem Mister Me, to go używałem, żeby, nie wiem, przejść do walki z Mega Szatanem albo wziąć za darmo item ze sklepu. Czasem też item z Devil Roomu, ale mówię, ogólnie dosyć rzadko tego Mister Me używałem. Chrysta, no muszę używać tego mojego itemu aktywnego, bo te moje obrażenia to jest jakiś smutny żart. Jak zaraz nie dostanę jakiegoś damage tier zapa, no to będzie słabo. O, świetnie, Curse of the Maze. Co tu mamy ciekawego? O! O! No i to jest fajne. Nie za duży tears down za te obrażenia razy dwa, więc mi się jak najbardziej podoba. Rozwalamy sobie te kubki. To od razu się was pozbędę bardzo łatwo. No i idziemy do sklepu. Tak jak mówiłem, może jakiś item za free dostaniemy, byłoby miło. A do nich tak bez problemu sobie na walkę z bossem ogarnę. Zresztą no mówię, na tym piętrze to mi w ogóle niepotrzebny jest. Ale ale gówno. Bomby to klucze jeszcze dostałem. Kaszana. O, trochę kiepsko. Bo nie za bardzo mam jak tutaj teraz wejść do Treasure Roomu na kolejnym piętrze. No, coinów mam naprawdę bardzo dużo, więc nie będę miał żadnego problemu, żeby sobie cokolwiek kupić ciekawego. Ale no, to piętro to już jest raczej koniec. Mamy Challenge Room, mamy Treasure Room, mamy sklep. Dobrze, ten jeden kluczyk sobie zostawiłem. O, i kolejny kluczyk tutaj, luźno. Idę sobie po... właśnie... A wiecie co? Otworzy mi to skrzynkę złotą? Tak, ale raczej nieopłacalne. Kluczy mam bardzo mało, coinów mam bardzo dużo, więc ja bym olał.
I lecimy na walkę z bossem. No na walce z bossem, tak jak mówiłem, i tak mi nie jest potrzebny ładunek, więc bez różnic, czy ten klucz z ładunkiem zgarnę, czy nie, z tego względu, ale no ten kluczyk i tak się przyda. Idziemy sobie dalej. W ogóle bardzo dobrze dzisiaj, że przypomniałem sobie, że nie mam już miejsca na dysku. Boże święty, gramy w tego Warcrafta. Serio, ostatnio z widzami ostro, te customowe gierki. Jak mi się dobrze w tę grę gra, no gramy w wszystkie te gierki, jakie się da. No, Werewolfa, Castle Fighta, Legion TD, Pokémon Tower Defense, Green Circle TD. Wszystkie takie szlagiery, Terrania Defense, Angel Arena All Stars. Ja teraz mówię totalnie losowe dla większości z was pewnie wyrazy, ale Warcraftowi gracze sądzę, że ogarną bez problemu, o jakie mapy mi chodzi. Survival Chaos, też bardzo dużo gramy. Jak mi dobrze, naprawdę, jak mi dobrze grać w tę gierę z dzieciństwa. W końcu jest masa osób do grania na Discordzie. Jak nagrywam te gierki, no bo ja to zawsze wrzucam na ten drugi kanał, jak ktoś będzie chciał obejrzeć te nasze gierki. Jak nagrywam te gierki, no to te gierki trwają bardzo długo i te odcinki po prostu z Warcrafta zajmują po 60 giga mi na dysku. I zawsze muszę pamiętać, żeby to albo wysłać i od razu usunąć, bo po prostu nie będę miał jak nagrać odcinka z Isaaco. Jakie tragiczne itemy się drop, co to jest w ogóle? Co to ma być? Co? Dualizm, no po co mi to? Dzięki, no. Jakie gówno, niesamowite, no. Jestem zszokowany. Mr. Me, weź mi tu pomóż z nim, bo przecież tutaj... Jak nie będziesz bił, to będzie masakra zaraz. Ile on bije? Ej, on bije przyzwoite obrażenia, on jest naprawdę spoko. Fragment klucza mamy. I co mi po tym? No, tragedia, naprawdę tragedia. Kolejne piętro, idziemy. Dobrze, ten Yves Mascara się trafił, bo bez tego byłaby w ogóle kaszana straszna. Nekropola. No wydaje mi się, że powinna być, tak jak mówiłem, Nekropolia, ale no już nie będę się kłócił. Nekropolię kojarzę z Heroesów trójeczki, znaczy z każdych Heroesów. Trójka, czwórka, piątka. W czwórce chyba też była Nekropolia, nie? Powiem wam, że czwórka Heroesów mi się mega podobała. Bardzo dużo osób nie lubi czwórki Heroesów wersji czwartej części. Ale mi się podobała niesamowicie. Chyba najlepszy soundtrack ze wszystkich wersji ma jak dla mnie. To jak się bohaterów rozwijało było niesamowicie fajne. I piątka fajnie połączyła właśnie rozwijanie bohaterów z czwórki i to co najlepsze z trójki jak dla mnie. I rzeczywiście, wydaje mi się, że jakby w czwórce, w Heroesach były po prostu ulepszenia jednostek, każdy by tę grę lubił. A że nie ma ulepszeń jednostek, to jakoś każdy tę grę po prostu zlewa i mówi, że to jest najgorsza część Heroesów. Z czym ja się nie zgadzam. I tak, możesz to przejść, no... No nie, to jest porażka, naprawdę, to jest porażka. Co to ma być w ogóle? Idziemy do crossroomu, bo ja tutaj nie wyrobię z tymi itemami. O, eutanazja, to jest dobre w końcu coś. Strzał z strzykawką, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że mogę pociski z eutanazji zarzucić na przeciwników tymi moimi pociskami. Bo jak nie, to trochę słabo, a ja atakuję dosyć często, więc... No, no, może zadziała ten efekt. Zobaczymy. Chłe, 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 chłe. Łapcie sobie lecą. Oj, to chłe, 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 to już jest całkiem... Całkiem dobrze wycięte, nawet pasuje tutaj na te ręce. A więc mówię, takie efekty jak najbardziej spoko, tylko ten efekt na otrzymanie obrażeń, coś tu nie pasuje. A jeszcze moda na rywka fistule zainstalowałem, bo też kiedyś z nim grałem, a ostatnio wyłączyłem. No następnym razem jak będę grał, to już wszystkie mody wyłączę, bo rzeczywiście, no po prostu to jak gra chodzi. Ja wiem, że dla większości z was to jest bez różnicy, czy... Jest pocięte 60 FPS-ów, czy spłynniutkie. Dla mnie różnica jest ogromna i po prostu się źle czuję. Jak ten odcinek nie jest mega płynny. A te mody mówię, takie kosmetyczne mody sobie gramy, więc... Jak nie gram moda akurat na jakąś postać, to wszystkie inne będę raczej wyłączał. Chociaż Pudzian dobry jest. Polska górą. Kurde, ale kiedyś to się oglądało, co? Mi się tylko kojarzy, jak zawsze byliśmy na działce
Na działce mieliśmy taki stary telewizor, jak w tym pokoju, w którym teraz siedzę i nagrywam. W małym pokoju u dziadków, tak się mówiło na tym pokoju. Mały pokoik, o, ale słabo. O, spoko, więcej kluczy. I co to mamy? Zarażone, nic ciekawego. W tym pokoju był taki duży telewizor z dupą. Czarny. Z takiego najgorszego plastiku, jaki można sobie wyobrazić chyba. No i tam kiedyś dziadkowie sobie kupili lepszy telewizor i ten poszedł na działkę, jak to każda rzecz stara. Tak samo jak rodzice kupowali nową lodówkę, starą dawali dziadkom, a jeszcze starsza lodówka od dziadków lądowała na działce. I ten telewizor, tam mieliśmy jakąś antenę, on odbierał z 4 kanały i zawsze po prostu jak w wakacje się siedziało na tej działce, to trzeba było oglądać Siłaczy. Akurat to był właśnie jakieś lata 2005-2010, więc Pudzian tam triumfował zawsze, kurde, to było spoko. Nawet pamiętałem, mówię, wtedy się pamiętało wszystkich tych innych. Największy jego chyba konkurent to był Sawickas, nie pamiętam jak on się nazywał, to był chyba Litwin, jeżeli dobrze kojarzę. Ale no mówię, wszystkie te sporty, tak samo jak w skokach narciarskich, to dobry item, no w końcu coś, ale obrażenia potrzebuję, a nie obronę. W skokach narciarskich tak samo się znało wszystkich tych skoczów, ale skoki to akurat są takie, że rzeczywiście tam każdy solo, no niby podnoszenie ciężarów też, więc no łatwiej mimo wszystko zapamiętać imiona tych występujących, jak na przykład w piłce nożnej, mi się wydaje. I to jest piętro Nekropola, więc ja bym tutaj użył puszki Pandory, bo coś dostanę. Chyba coiny albo solharty. Coiny, no właśnie, mało mi to jest przydatne. Ale wolę i tak Mr. Me, więc bez różnicy, a my wpłacimy sobie troszkę pieniędzy do maszyny do donate'ów. Co jest ciekawe, mogę wpłacać pieniądze do maszyny do donate'ów, jak gram postacią alternatywną. Myślałem, że to akurat będzie wyłączone, że wiecie, postaciami alternatywnymi mamy zmniejszone po prostu szanse, boże, zmniejszone szanse. No nie mamy możliwości. O, a wiecie co, też to sobie wezmę. To jest ostatni sklep, będę sobie wchodził do pokoi specjalnych za pomocą coinów. Co mówiłem? A, że jak gramy postaciami nie podstawowymi, tylko z modów, myślałem, że mamy wyłączone wszystkie achievementy. A co za tym idzie, mamy wyłączone też, wyłączoną możliwość wpłacania pieniędzy do sklepu. No nic no, całe piętro z nami, nie będę się wracał po placentę, podam jednego solharta, bo jak dla mnie to jest bezsens. Nie będę używał też Mr. Me teraz na walce z bossem. Zaczekam, bo może trafi się Devil Room. Znaczy jak się trafi, to się trafi chyba i Devil Room i Angel Room, więc no poszedłbym do Angel Roomu, żeby miał wszystko na tą walkę z Mega Szatanem sobie pójść. Ale potem już bym zdecydowanie bardziej wolił chodzić do Devil Roomów. Może coś ciekawego się trafi. No miałem nadzieję, że użycie Mr. Me jednak tutaj po zabiciu jednego zwykłego przeciwnika nadal zostanie i będzie bił innych, ale widzę, że tak nie za bardzo chyba. I akurat walka z matką jest dosyć niefajna. Dosyć wolno jestem w stanie... Dosyć wolno w ogóle przesuwam ten mój celownik, więc dosyć trudno mi celować w matkę. Nie jest to też boss, który wypuszcza dużo pocisków, więc ten mój Psyfly dużo tu też nie robi. No właśnie, muszę po prostu bardziej unikać... O! Nie ma Angel Roomu, co wy gadacie? Muszę bardziej unikać po prostu... Ale gówno. Nie mam Mr. Me, o Jezu. Jakbym miał Mr. Me jeszcze, to bym to wziął. Myślałem, że się trafia na duality i to, a nie, że... A, dziwne. Ale jestem zawiedziony, no. Nie podoba mi się to podejście. Idziemy dalej. Skirtwomb, no nie, jeszcze tu znając życie będę miał tego. Bossa z modów. Dobra, to teraz mi się przypomniało, że jednak mi się trafia... Tylko jeden pokój specjalny, więc Mr. Me chyba jednak wypada zaoszczędzić. Bo jak się trafi Devil Room? No, to jest ostatni pokój, gdzie rzeczywiście wypadałoby jeszcze nie brać itemów z Devil Roomu, bo na kolejnym piętrze jest ostatnia szansa na dostanie Angel Roomu, a za tym idzie klucza do walki z Mega Szatanem.
Znaczy, z drugiej strony, kurde, mam Mr. Me, po co mi na... klucz do walki z Mega Szatanem? Ja też o tym nie pomyślałem, mogę wejść do walki z Mega Szatanem bez żadnego problemu za pomocą mojego itemu aktywnego. Ale ja dzisiaj nie myślę. Nieważne, dobra. Idziemy dalej. Ale itemy tragiczne, z walki z bossem. Z walki z bossem itemy są beznadziejne, bo serio. Tam zazwyczaj dostajemy przez statapy. A dzisiaj jakoś tych statapów za dużo dostać nie mogę niestety. Sklepy też bardzo słabe, bo z Steam Sale dostaliśmy dwie walki z Gridem, a tak naprawdę żadnego dobrego itemu do kupienia tam nie było. Ale dosyć szybkie tutaj jest Catboom, bardzo fajnie. I walka z panem Fredem, no to kurde, tutaj luzik arbuzik, jeden z najprostszych bossów w całej grze w ogóle. Większy problem sprawiają ci jego ziomkowie właśnie tutaj. I co ciekawe, mogę sobie tak stać po prostu z przodu i on nigdy mnie nie uderzy. No kurde, ten Psyfly tutaj wszystko rozwala. Ole, super. Dobra, będzie Devil Angel Room? Oczywiście, że nie będzie. Pentagram, no w końcu, jakiś damage apik, spoko. Całe piętro, idziemy na kolejne. Tam jakaś mała szansa jest, że oczywiście tu jest na piętrze jeszcze, nie wiem. Jakaś biblioteka czy coś, ale no to już oleje. Mogłem wziąć te bomby brimstone'owe i zablokować sobie Devil Room. Znaczy też, no jakbym wziął item z Devil Room, mam duality, więc chyba nadal bym dostawał. No nie wiem, nie myślę dzisiaj, naprawdę nie myślę. Bez różnicy, czy bym go wziął, czy nie. Mam Mr. Me. I tak idę na walkę z Mega Szatanem, czy tego chcę, czy nie. Lecimy dalej. Mogę ostatnio w ogóle troszkę bardziej przymulony być na odcinkach, za co przepraszam, ale mówię, te leki takie biorę nowe na ten nadgarstek, które o dziwo nie powiem, że działają jakoś niesamowicie, ale trochę czuję ulgę, więc jest troszkę lepiej, ale no jestem zmęczony jakiś po prostu bardziej po nich, przymulony. Mówi mi o tym też lekarz, że tak będzie po prostu i że mi się do tego przyzwyczaił. Więc no jeszcze po dzisiaj 17 dni. Jeszcze 17 dni brania tego jednego leku, co przymula, i może mi się troszkę poprawi z łapą, a mam nadzieję, że po prostu nie będę jakoś mega przymulał na tych odcinkach, na streamach i jakoś mi wybaczycie. Ej, teraz jest normalnie Angel Room i Devil Room, o co chodzi? Nie mam pojęcia, ja bym poszedł do Devil Roomu, bo z Angel Roomu to co ja dostanę ciekawego? No i super, koski i przemiana w bookworma tak naprawdę. Super! Nasz item? O, i jeszcze będę miał zdrówko, ale super. Dobra, Book of the Dead, Necronomicon, tylko oczywiście to jest na przemianę w bookworma, na nic więcej. I całe piętro. Idziemy sobie na The Chest. Tak jest. Co ja dostałem wtedy i Devil Room i Angel Room i ja naprawdę tego nie zauważyłem? Przepraszam. Nie wiem, no jakiś... O Jezu, no nie wiem, ślepy jestem, zmęczony. No, jest godzina 17, więc ja tutaj powinienem być rozbudzony. A mówię, jakoś po prostu tak mnie cały dzień przymula. Staram się, wiecie, zawsze... staram się zawsze znaleźć... No, najlepszy moment po prostu na nagrywanie odcinka. Mówię, to jest głupie przy nagrywaniu na YouTubie. Zawsze musisz mieć humor i tak dalej. Ostatnio jest bardzo u mnie dobrze, więc humor zawsze mam, tylko... Te ostatnie parę dni po prostu przymulam, niesamowicie przymulam. I robię głupie rzeczy na tych odcinkach, no. Dobra, ja używam tego Hermita, nie wiem, i lecimy. Mam nadzieję, że bliżej walki z bossem. Mam Psyfly'a, więc szczerze mówiąc jakoś o moje zdrowie specjalnie się nie martwię, bo tacy bossowie jak Isaacek to będzie easy peasy. Jedynie co, to będę musiał uważać na te jego fale z nieba. Ale one też są raczej łatwe do uniknięcia, więc powinno być spoko. O, tacy przeciwnicy już natomiast są średni. Są zdecydowanie trudniejsi, więc na nich uważać już muszę. No i w końcu mam jakieś normalne obrażenia. Mówię, wszystko tutaj robi Eve's Mascara, bo mimo wszystko to jest mnożnik razy dwa na obrażenia, więc każdy damage up jest więcej wart. Bez tego to tutaj byłaby padaka w tym momencie. I też zauważyłem, jak grałem na streamie tą May alternatywną, że tears jakoś bardzo nie wpływają na nią. Więc czy mamy takie tearsy, czy lepsze,
Różnice widać, ale nie aż tak jak wiecie, jakby się można było tego spodziewać. My mieliśmy naprawdę chore tirsy w pewnym momencie tam. Tirsy koło statystyki 8 były, a... No jakoś nie było widać mega różnicy między tym, a nie wiem, tirsami 6, 7, 5. Czynicie większym, nic ciekawego, tutaj mamy... Kurde. Chciałem stąd wyjść. Nie chcę tutaj siedzieć. Obrażenia znowu otrzymałem. W małych pokojach jest przypał. O, pusol harcika. No i mamy tyle zdrowia, ile mieliśmy. O, właśnie. Przeciwnicy, którzy mnie gonią. Trochę przypał, szczególnie, że nie mam żadnego speed-upa. Troszkę mi gorzej ich unikać. Ale nie, jest jeszcze źle. Piąteczka, na nic nieprzydatna. Co by zrobił piętaszek? O, te nowe odcinki, blok ekipy dobre są. Walaszek daje z siebie całe 40%. Algis, to jest bardzo dobra runka. No oczywiście sobie zatrzymam na walkę, no z mega szatanem raczej. Chociaż walka z mega szatanem też będzie w miarę prosta. To jest ogólnie mega spoko, że rzeczywiście mamy tego Psyfly'a, on na walkę z mega szatanem. No nie mamy praktycznie walki, no jedyne co to będę musiał uważać na te, na tych innych bossów, których on przywoła sobie. Lecimy Maze Broken Heart. Ja sobie go naładuję jeszcze na DCS bez problemu później, aby oczywiście... O Jezu, dobra, mucha nie jest aż taka dobra. Aby oczywiście mieć... Serio na mnie? Ale to jest w ogóle oszustwo. Co tu się dzieje? Dobra, uciekamy. Tu jestem bezpieczny w miarę. Uciekamy. Nie wiem, Aldis teraz trzymam w gotowości cały czas. Ale go zamurowało idealnie. No nie wiedziałem nawet, że to go może trafić. Myślałem, że latających mimo wszystko nie trafię. Ale git, git, git. Dobra, koniec walki przed nami. Ja mam całe pół Blackhearta. Więc nieźle idzie. O, jest więcej zdrowia, robimy to. No i lecimy na to DCS. No mówię, otworzę sobie Mr. Mi przejście do walki z Mega Szatanem. I tu liczę na jakieś fajne itemki. Spoko. No i tyle. Powiem o... tych itemach. Co dostanę ciekawego? O nie! Czemu? Bo Brain'a! Ja się nim jeszcze zabiję, znając życie. Ale gówno, straszne. Dobra, no przejdę się po piętrze. Poszukamy... może jakichś itemów, ale oczywiście bardziej mi tutaj zależy na... naładowaniu po prostu naszego itemu aktywnego, bo naprawdę, no bez tego... dodatkowego... deszczu... może być kiepsko, zresztą sami widzicie, jak ja długo się męczę z trzema minibossami. Trudno jest dosyć nią trafić kogokolwiek, kto się rusza. Rzeczywiście ona jest bardzo dobrą postacią na przeciwników stacjonarnych. Ale na takich przeciwników, którzy się ruszają, no już niekoniecznie. Dobra, dobra. Ej, te te pociski. O, ja nawet zapomniałem tego otworzyć. Otworzy? Od razu, okej. Te pociski oszałamiające przeciwników są naprawdę niezłe. Mega szatan, będzie rywkowy? Moda zainstalowałem. Tylko czy działa? O mój Boże. Czemu ja biję siebie po ryju tutaj? O Jezu, co to jest za buzia? Kto to zrobił? Kto to zrobił? Ryfek kontra ryfek dzisiaj będzie. Tytuł odcinka. Pięknie to wygląda, pięknie. Mnie rozwaliło jak... Mangi grał na tym modzie odcinek i któryś z jego widzów mu napisał komentarz, napisał, znaczy nie jemu komentarz, tylko odpowiedź na moją komentarz, XD. Ryfek, i ty się boisz, dziwisz, że cię nadgarstki bolą, jak tak cały czas nawalasz o ziemię. Także, ja jako różni bossowie polecam, polecam. Już jestem jako trzech bossów chyba, jako mega szatan jest mod na rywkowego, o, przepraszam, muszę się po nosie podrapać. Jest ryfek Mega Szatan, jest ryfek Fistula i jest ryfek Sister Viz. O, Sister Ryfks. Chyba wszystkie mody ryfkowe wymieniłem. O Jezu, jaki ty szybki jesteś, czemu ja mam standardowy speed? O Boziu. Ej, ledwo co go uniknąłem, szczerze mówiąc. No nic, no nic, lecimy dalej. I czemu już deszcz nie pada? Czy serio kliknięcie tego... Ale gówno. Kliknięcie tego przycisku, czyli zmiany mojego obecnie trzymanego
obecnie trzymanej znajdźki. Tak myślałem właśnie, świetny Bob Zbrojnik. Trzymanie mojej obecnie, zmiana trzymanej obecnie przeze mnie znajdźki wyłącza wszystkie moje pociski na mapie, łącznie z moim itemem. Także super, naprawdę super, mega się cieszę, że ładowałem ten item tylko żeby go wyłączyć później. To jest tragiczne podejście, Tom May, naprawdę. Ojejciu, ojejciu. Jeszcze jakbym dostał jakiegokolwiek familiara, spoko. To Bob Zbrojna dostałem, którym się zabije zaraz. A szkoda, bo takie mamy pojedyncze itemy bardzo dobre, nie? Tego Psyfly'a, on jest świetny. Eve's Mascara jest genialna. Na tą postać już szczególnie. No i tyle dobrych itemów. No niestety, tyle dobrych itemów. Szkoda, że jednak aż tak dużo itemów nie działa. Jak ściągałem tego moda... Świetny Bob's Brain. Jak ściągałem tego moda, bardzo dużo osób pisało mi, że ta May ma świetne synergie. I szczerze mówiąc, jakoś ich nie widzę. Nawet eutanazja nie działa. Nie działa Ludovico. Co jeszcze nie działa? No, Concussive Tears jedynie działają, z tego co widzę. I one są akurat bardzo spoko, bo bardzo często atakujemy. Ale no mówię, oprócz tego... Tak, nie za bardzo, nie za bardzo. Dobra, lecimy tego rywka po głowie. Ważne jest to, że nieważne czy umrę czy nie, mogę napisać, że ryfek wygrał. Także to jest mały plus tej walki. Dobra, dobra. Nie bij tymi łapami, bo cię nadgarstki będą boleć. Człowieniu. No nie, wiedziałem, ja już wiedziałem, że otrzymam obrażenia od tego anioła, ale przypał. Ale było blisko. No nie było blisko, wiem. Kogo tu oszukiwać? Ale tragicznie poszło tą May. O Boże Święty, nie polecam, nie polecam, jednak do zmiany ta postać. Jakim zagramy kolejne podejście? Nie wiem, może zalosuję, a może... Gdzie on jest? Dam szansę tobie, co? Zobaczymy, a jak na razie bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro o 15:00. Trzymajcie się i cześć!